Dzień dobry, witam Państwa w kolejnej odsłonie programu Energia i Budynek. Dziś zajmiemy się po raz kolejny dyrektywą EPBD, w której zachodzi wiele zmian. Tak, to jest ta owiana złą sławą dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków, która miała wprowadzić obowiązkowe remonty, ale jak się okazuje, ta dyrektywa traci kły. Traci kły, o tym będziemy mówili, natomiast przypomnijmy może osobom, które nie są zbyt zorientowane, jest to dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków, zwana również dyrektywą budynkową. Budynkową, tak. Ale ten skrót EPBD, on też się przyjął w mediach, też jest często używany. I na dzisiaj wiemy to, że dyrektywa powstała w 2010 roku, miała swoje zmiany w 2018 roku, w 2021 roku. No i jesteśmy tuż przed kolejnymi zmianami. No ale właśnie o tym opowiedz specjalnie dla nas pani Justyna Glusman ze stowarzyszenia, z organizacji pod nazwą Fala Renowacji. Zapraszamy do wysłuchania. No jesteśmy właściwie na końcówce prac nad dyrektywą o charakterystyce energetycznej budynków, czyli są przygotowane stanowiska Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej i teraz w ramach tak zwanych trilogów te trzy instytucje, współlegislatorzy negocjują finalny kształt tej dyrektywy. Także w tym momencie to są finalne negocjacje. Mamy nadzieję, że do końca roku, najpóźniej za prezydencji belgijskiej w przyszłym roku, w pierwszej połowie 2024, czyli jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, że ta dyrektywa już zostanie uzgodniona i następnie wejdzie w życie. To może jeszcze wyjaśnijmy, bo tutaj ta dyrektywa ma kilka warstw, bo jakby my ją kojarzymy z tą charakterystyką energetyczną, teraz tymi etykietami energetycznymi, które będą ulegać zmianie, ale ona ma też tą warstwę, która wiąże się już stricte z budownictwem, tym twardym budownictwem, czyli wykonywaniem czy to remontów, czy budową nowych domów, nowych budynków, bo ona też definiuje nam to, jaki standard energetyczny muszą te budynki spełniać. I później jest to wszystko przekładane na normy krajowe. No i też ta dyrektywa wprowadza nam pojęcie budynku zeroemisyjnego i tutaj też będą następować pewne zmiany, które dalej powiemy. Więc do czego możemy się obecnie spodziewać? Że trwają konsultacje. Tutaj też chyba warto przypomnieć o tym, jak to prawo europejskie jest tworzone. Ta propozycja wychodzi zazwyczaj od Komisji Europejskiej, później dołącza się do tego Parlament Europejski, a na końcu te konsultacje trwają między jeszcze krajami członkowskimi, czyli to jest takie trio, które finalnie, to jest trochę dziwne może się wydawać z punktu widzenia, jak obserwujemy, jak stworzone polskie prawo, no ale tak negocjują finalny kształt, kto na co się zgodzi. Tak, dokładnie. I to, że Państwo też musicie o tym wiedzieć, że dlatego pracujemy znowu nad tą dyrektywą, bo sytuacja geopolityczna na świecie jest taka, jaka jest. I to z kolei wymusza na nas zmianę również w tej sferze budynkowej. Bardziej pochylamy się nad efektywnością energetyczną i między innymi dlatego są cały czas nowe odsłony tej dyrektywy. W połowie października w Brukseli odbyło się takie bardzo, bardzo istotne spotkanie, na którym również omawiano, jakie w przyszłości należy wprowadzić zmiany w ramach EPBD. No i właśnie o tym również opowie nam pani Justyna Glusman, która z tego, co się nawet orientuje, była obecna wówczas w Brukseli i także mamy informacje z pierwszej ręki. Takie główne ustalenia, które zostały uzgodnione podczas ostatnich rozmów 12 października, to jest przede wszystkim zmiana podejścia, jeśli chodzi o to, które budynki mają być poddane renowacji, czyli zamiast unijnych wymogów w zakresie renowacji poszczególnych budynków opartych o zharmonizowane klasy energetyczne, to państwa członkowskie będą wybierać te grupy budynków poddawane renowacji. Przy czym oczywiście pozostaje takie założenie, że w pierwszej kolejności będą modernizowane te budynki, które są w najgorszym stanie technicznym, te tak zwane wampiry energetyczne. Dzisiaj mówimy o tych budynkach jako znajdujących się w klasie G. Także uzgodnione zostało, że wszystkie narzędzia wsparcia, też finansowego, będą kierowane przede wszystkim do osób najuboższych i tych, które mieszkają w tego rodzaju budynkach, no po to, żeby im pomóc, po to, żeby ta dyrektywa też skutecznie przyczyniała się do zwalczania ubóstwa energetycznego.
Komisja przejrzy te programy, które już funkcjonują, takie jak u nas w Polsce, flagowy program rządowy Czyste Powietrze, i przedstawi rekomendacje, jeśli chodzi o takie kierunki zmian, które spowodują, że one będą bardziej efektywne. Do tych zmian będzie kilka, ale tutaj wspomniałeś o tym, że zmienia się nasze otoczenie związane chociażby z kryzysem energetycznym, choć czytając różnego rodzaju media, nie tylko polskie, ale zagraniczne, ta dyrektywa, ona była jednak dość szeroko krytykowana w wielu krajach, nie tylko w Polsce, to nie tylko my byliśmy oponentami, ale chyba jako pierwsi mocno krytykowali tą dyrektywę Włosi, że jest ona zbyt restrykcyjna, choć patrząc na geografię, to klimat we Włoszech jest znacznie łatwiejszy, jeżeli chodzi o ogrzewanie, niż klimat w Polsce. To oni podnosili te argumenty, że przez tą dyrektywę szybkiego remontu wymagałoby 7 milionów budynków. No to jest olbrzymia ilość. Oni mieli też ten swój sławny program, ekobonus, który omawialiśmy, który okazał się klapą i miejscem wyłudzeń. No i oni już sami stwierdzili, że to jest po prostu nierealne, bo przypomnijmy, jakie tam były pierwsze daty, rok 2027-2030, kiedy te remonty miały się odbywać, no to były bardzo krótkie terminy, ale później do Włochów, tak jak przynajmniej ja czytałem doniesienia medialne, dołączyły Niemcy. Niemcy, Francja, myślę, że tam już taka zrobiła się w pewnym momencie koalicja państw niedowierzających jakby w te założenia. My a może Bogdanie, Jarku, może nie, że niedowierzających, tylko państw, które zaczęły liczyć, dokładnie, zaczęły liczyć. Tak. No bo w Polsce też to było, nie powiem liczone, ale było szacowane. Ja gdzieś czytałem takie opracowania, które mówiły, że tych budynków do modernizacji w krótkim czasie, termomodernizacji, będzie między gdzieś 3 a 4 miliony. No to przecież to są olbrzymie liczby. Skąd wziąć tyle ekip, skąd wziąć tyle materiału ociepleniowego i tak dalej, i tak dalej. Znaczy ja przypomnę, Bogdanie, że my też również nie dowierzaliśmy tym planom, tak? I tutaj przy okazji naszego programu mówiliśmy o tym, że te obowiązkowe remonty i te daty graniczne, to jest po prostu nierealna rzecz. Jeśli nałożymy strategię renowacji budynków w perspektywie 2050 roku i przedzielimy to przez ilość budynków do termomodernizacji co roku, to już wówczas wiedzieliśmy w lipcu, że jest to po prostu nierealne i niejako zapewne kraje te, wsłuchując się również i w nasz komentarz, doszły do wniosku, że nie tędy droga i szanowni państwo, myślę, że możemy to trąbić wreszcie, że te remonty, które miały być podobno obowiązkowe, ale to było od samego początku nierealne, już dzisiaj na pewno nie będą obowiązkowe. Ten zapis został zniesiony. Czy finalnego kształtu nie znamy jeszcze. Te zapowiedzi są takie, czyli konkluzje są takie, że te remonty mają nie być obowiązkowe, no bo jak usłyszeliśmy, to jest przyszły rok, kiedy ta dyrektywa ma zostać przyjęta i wtedy będziemy znać już naprawdę finalny kształt, ale ścieżka jest taka, że faktycznie nastąpiła rezygnacja z tych obowiązkowych remontów. Znaczy ja myślę, że jest to temat wrażliwy społecznie i chyba żaden polityk rządzący w innych krajach, nie tylko w Polsce, nie pozwoli sobie na to, żeby wprowadzić nowy podatek, bo to jest po prostu recepta na to, żeby przegrać kolejne wybory. I myślę, że dzisiaj już wiemy, że te remonty nie będą obowiązkowe, nie należy w ogóle termomodernizacji rozpatrywać pod kątem jakiegokolwiek obowiązku. Należy tak skonstruować ten system, aby poprzez pewne mechanizmy, zachęty doprowadzić do sytuacji, że ludzie jednak będą sięgali po te dotacje, po dofinansowania. Tylko ta droga jest dobra i tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zmierzyć się z tą powszechną termomodernizacją, nie tylko w Polsce. Mhm. Ale to, co chyba jeszcze jest dość ważnego, nie wiem, czy to tak wybrzmiało, że tutaj będzie dość duża swoboda krajów członkowskich, które będą mogły określić tą swoją drogę, też tego tempa. I też te charakterystyki energetyczne, te etykiety, no, one będą bazować jakby na jednym wzorze, ale nie będą musiały być dokładnie takie same we wszystkich krajach członkowskich. Tak, ja przypomnę, że my w Polsce już mamy taką trajektorię renowacji w postaci dokumentu Długoterminowa Strategia Renowacji Budynków, gdzie jest dokładny, rozpisany plan modernizacji budynków do roku 2050. Plan jest taki, żeby te narodowe programy modernizacji, żeby uaktualniać co 3-4 lata i żeby to było jakieś takie właśnie wskazanie, w jakim tempie mamy te modernizacje robić. Zresztą, Bogdanie, dobrze to powiedziałeś, że te rozmowy
w połowie października pokazały, że generalnie kraje członkowskie będą miały jednak pewną swobodę w tym wszystkim. I to tylko nie mówię tu o tempie renowacji, ale również mówię tu na przykład o tym, aby określić standard budynku bezemisyjnego. Tu również będziemy mieli pewną niezależność w tym wymiarze i również będziemy mogli wziąć pod uwagę to wszystko, co nas otacza dookoła i te nasze krajowe warunki. Tak? Mhm. Także... Ale powiem Ci, że akurat ja tego punktu nie do końca rozumiem i nie do końca uważam, żeby to było dobre, żeby każdy kraj określał u siebie, co to jest budynek zeroemisyjny. Bo to jest trochę tak, że ja abstrahuję od tego, czy wprowadzanie obowiązku, że budynki w Unii Europejskiej będą musiały być zeroemisyjne, jest dobry czy nie. Ale wiesz, bo to jest trochę tak, że od strony ideowej, okej, chcemy mieć budynki zeroemisyjne, ale wyszło, że nie do końca da się je zrobić, no to dajmy krajom członkowskim, to sobie tak skonstruujcie definicję tego budynku zeroemisyjnego, żeby finalnie na papierze to wszystkie były zeroemisyjne, ale co ta zeroemisyjność oznacza, to w każdym kraju będzie oznaczała co innego. No ale popatrz, tak na logikę, no to przecież budynek zeroemisyjny w Polsce powinien być tak samo zeroemisyjny jak w Niemczech. No właśnie nie do końca, bo Unia Europejska też odchodzi od, był taki, taka piękna idea, żeby w całej Europie obowiązywały te same klasy energetyczne, tak? Czyli klasa A będzie obowiązywała w całej Unii, klasa A ma być standardem budynku bezemisyjnego, tak? Natomiast to jest pomysł, który po prostu się nie powiódł i generalnie tam był duży opór poszczególnych krajów, żeby ta klasy energetyczne były te same w całej Unii Europejskiej. Pewnie dlatego, że po prostu te klasy energetyczne w tych krajach już funkcjonują, ten system już działa i teraz trzeba byłoby zamieszać w tym kotle, a to by wprowadziło Jarko, też dodatkowe zamieszanie. Ale okej, no tu zgoda, nie muszą być takie same, no bo wiesz, budynek to nie jest samochód, gdzie przejeżdżasz przez granicę i chcesz go porównywać z innym samochodem, który jeździ w danym kraju, no budynek jest w danym kraju, już tam zostanie do końca swoich dni i może mieć inną naklejkę. Ale tutaj przy definicji budynku zeroemisyjnego to już trochę mówimy o fizyce. No bo wiesz, do czego wracam? No bo dużym problemem jest obecnie w polskiej charakterystyce energetycznej brak logiki, takiej związanej z fizyką. I jeżeli potworzymy, wiesz, każdy kraj członkowski potworzy sobie definicję budynku zeroemisyjnego, oczywiście naciągając go do swoich realiów, to znowu będzie taki odbiór społeczny, że po co my to wszystko robimy? No robimy tylko po to, żeby na jakimś papierze coś się zgadzało, a nie chodzi o to, żeby faktycznie budynek był zeroemisyjny. No bo wiesz, dla każdego człowieka, a to przecież to nie dotyczy tylko inżynierów, to nie są budynki dla inżynierów, tylko dla wszystkich ludzi, no to zeroemisyjny to jest taki, który ma zerową emisję. No każdy to rozumie jako brak emisji, a nie jako, wiesz, przeliczony wskaźnik przez coś, który na końcu da wynik zero. Znaczy, wydaje mi się, że tu temat umarł w momencie, kiedy kraje zdecydowały się, że będą miały te swoje klasy energetyczne, tak? Natomiast wydaje mi się, że ten standard budynku bezemisyjnego, czyli ta klasa energetyczna A, ona gdzieś będzie w tych krajach jednak mimo wszystko zbliżona. Będzie się różniła zapewne jakimiś minimalnymi wartościami. Ale pewnie się będzie wiesz, to różniło metodologią obliczania, no tak sądzę. Choć wiesz, bo tutaj trochę urzędnicy europejscy nie chcą odpuścić i nie chcą, wiesz, powiedzieć na końcu, że no nie jest realne osiągnięcie budownictwa zeroemisyjnego w takim ujęciu fizycznym, czyli totalnie zerowej emisji, i cofnąć się tylko w tej sferze, wiesz, werbalnej. No to róbmy budynki bardzo niskoemisyjne, o emisji zbliżonej do zera. Tylko na siłę się zostawia ten, wiesz, próg zero, ale to tak go zdefiniujemy, żeby udało się to zbudować. Trochę tak jest, wiesz, no bo popatrz, no patrząc na jakikolwiek budynek, no to jak go zrobić, żeby on był całkowicie zeroemisyjny? No musiałbyś mieć, wiesz, nawet taki zasilany pompą ciepła, no to musiałbyś mieć 100% OZE w bilansie energetycznym w danym kraju, żeby faktycznie ten budynek był zeroemisyjny. Albo wszystko opalamy biomasą, co też, abstrahując, niekoniecznie jest do końca ekologiczne. Nie? I nie ma takiej możliwości, żeby wszystkie budynki w Unii Europejskiej były zeroemisyjne w takim sensie, że nie wyemitują, jakby ich funkcjonowanie nie przyczyni się do emisji grama dwutlenku węgla. Ja przypomnę, że celem samym w sobie w przyszłości będzie to, abyśmy 100% zasobu budowlanego w danym kraju mieli w standardzie bezemisyjnym. Przypomnijmy, 2050 i to raczej zostaje. Na szczęście tak odległy okres, że tutaj nikt w sumie za bardzo nie protestuje przy tym 2050, bo to już nie będzie w większości nas problem. Tak, tak. W dużej mierze.
Okay. Co ciekawe, Polska, jak Państwo doskonale wiecie albo nie wiecie, jest nieco opóźniona w tej dyrektywie PPD, w wdrażaniu tych wszystkich postanowień. I to nam daje też dzisiaj ciekawą sytuację, bo my nie mamy klas energetycznych i jesteśmy w stanie zaimplementować te klasy energetyczne już na dzisiaj ustalane, na dzisiaj formowane, w przeciwieństwie do państw, które już wcześniej zaimplementowały te klasy energetyczne, czyli okazało się, że one poszły tym swoim tempem, takim jak powinno być, my byliśmy trochę później. No i w związku z tym to oni mają problem, a nie my, tak? Czyli to opóźnienie się Polski w tych wszystkich pracach okazało się niegłupim pomysłem. No nie do końca się z tobą zgodzę, Jarku, bo popatrz na obecną sytuację i ten obowiązek przedstawiania, posiadania charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli taki budynek jest wynajmowany, czy jest sprzedawany. I też czytając różnego rodzaju doniesienia medialne, no jestem w stanie stwierdzić, czy to jest prawda, czy nie, no ale dochodzi do różnego rodzaju nadużyć. W takim sensie, że jedna strona oświadcza, że dostała tą charakterystykę, druga strona oświadcza, że ją przekazała, wszyscy są szczęśliwi, bo zaszczędzili 300 zł. W czym jest problem? Problem jest w tym, że społeczeństwo w ogóle nie widzi sensu posiadania tej charakterystyki energetycznej i to jest fakt. Ja rozmawiałem z osobami zajmującymi się wynajem nieruchomości, sprzedażą nieruchomości, twierdzą, że nie przychodzą do nich klienci i mówią: chcę wynająć mieszkanie, tylko proszę mi poszukać taką korzystną charakterystyką energetyczną. Nie ma takich klientów. Może ja tak źle trafiłem, ale to jest totalna porażka. To jest totalna porażka, bo widzisz, bo przez to jest taki odbiór, że to jest po prostu jakiś papier, za który trzeba zapłacić 300 zł, ktoś na tym robi biznes i to jeszcze, wiesz, domyślę taki nie do końca etyczny, bo urzędnicy, politycy, Unia Europejska nam to narzuciła. A wiesz, dlaczego w mojej ocenie tak jest? Dlatego, że przy tworzeniu tej obecnej charakterystyki energetycznej uczestniczyli osoby związane z branżą, inżynierowie, a nie było marketingowców. Tak, i to jest w ogóle jakby taki grzech główny tego wszystkiego, co się ostatnio działo. Wiemy, że w kwietniu było uszczelnienie tych przepisów, które wystarczająco nie uszczelniły ten system i dalej hula sytuacja na rynku, w której po prostu tego dokumentu się nie używa. Ale dlaczego tak się stało, szanowni państwo? Wprowadzono przepisy, wprowadzono nowe restrykcje, ale za tym nie poszła żadna kampania informacyjna, po co to robimy, tak? I ja swego czasu przy okazji naszego programu Energia i Budynek miałem rozmowę z panem Jerzym Kwiatkowskim, którą państwu polecam, z Narodowej Agencji Poszanowania Energii. Zastanawialiśmy się, dlaczego tak się dzieje i rzeczywiście, no, po prostu zabrakło tego elementu marketingu. Uznano, że skoro ludzie znają te wszystkie klasy energetyczne z lodówek, ze sprzętu AGD, to również w przypadku nieruchomości zaimplementują to sobie w sposób automatyczny, a tak nie jest, bo po prostu w przypadku budynków oznacza to po prostu dodatkowe koszty, tak? Znaczy, wiesz, z tymi klasami może być trochę lepiej. I ja akurat ubolewam, że na samym początku, jak stworzono charakterystykę energetyczną budynku, to się zdecydowano na ten suwaczek, a nie zdecydowano się na te, wiesz, klasy, tak jak właśnie znaliśmy to z AGD, bo to w ogóle dawałoby cokolwiek czy ktoś by to cokolwiek z tego rozumiał. Ja jestem w stanie się założyć i też liczę na Państwa opinię w komentarzach. Jeżeli byśmy wyszli z sondą uliczną teraz i zapytali kogoś, czy wie, co to jest klasa A, klasa B, na czym to polega, a z drugiej strony zapytali go, co to jest energia pierwotna, czy energia końcowa, albo czy zużycie na poziomie 100 kWh na metr kwadratowy na rok energii pierwotnej to jest dużo czy mało. To jestem przekonany, chyba że będziemy mieć szczęście, trafimy na jakiegoś inżyniera, to nie będzie taki przechodzień tego wiedział i społeczeństwo tego nie wie. Co więcej, ja nawet pytałem moje dzieci w wieku szkolnym, one się o tym nie uczyły. Nie ma, wiesz, tego na lekcjach, nie wiem, jakiegoś WOS-u, czy teraz to jest chyba się to inaczej nazywa, żeby taka edukacja następowała. I teraz, jak ktoś ma z tego skorzystać, jak kompletnie o tym nie wie? Wiesz, to, co ludzie są w stanie zrozumieć, to, ile oni na tym zaoszczędzą, czyli ile na tym zaoszczędzą energii. A jak jeszcze mamy te charakterystyki energetyczne i mamy te wskaźniki, które są w ogóle oderwane od jakichś takich
realiów, które rozumie zwykły człowiek. Tak jak wskaźnik dla biomasy 0,2. Nie? Mamy dwa budynki. Jeden budynek jest opalany węglem, drugi biomasą. Ten ma EP dużo niższe niż ten węglem, ale koszty będą porównywalne. I człowiek, który ma z tego skorzystać, już kompletnie tego nie rozumie. Tak, dokładnie. Czy w lipcu nagrywaliśmy odcinek o EPBD, tak? Wówczas była rzeczywiście wizja tego, że te remonty będą obowiązkowe, ale komentarze pod tym naszym programem no jednoznacznie wskazują, że po prostu no jakby społeczeństwo nie zostało wystarczająco poinformowane o tym wszystkim i po prostu generalnie bardzo mocno to krytykowało, tak? No jest to tam, jest doskonale to widać na podstawie tych komentarzy, co ludzie o tym myślą. I to nie jest ich wina, to jest wina państwa naszego, które po prostu nie postanowiło wydać ani złotówki na to, żeby w jakiejś kampanii społecznej, informacyjnej przekonać osoby do tego, po co nam jest ten dokument i jak on się może nam przełożyć korzystnie, bo ja naprawdę uważam, że ten dokument w przyszłości będzie miał swoje dobre oddziaływanie. Ale w dalekiej przyszłości. Jarku, bo popatrz, zostawmy już tą charakterystykę energetyczną, w przyszłym roku jej nie będzie, będziemy mieć te etykiety. Tylko, no, mówimy o horyzoncie pół roku może. Czy ty widziałeś już jakąś kampanię związaną właśnie z tą zmianą? Jedyne doniesienia medialne, jakie są, to są doniesienia krytykujące tą dyrektywę. Czy ty w ogóle widziałeś już widziałeś te etykiety, jak one będą wyglądać i jakie tam będą przypisane poziomy? Dalej o tym dyskutujemy. I ja się założę, że za 5.12 zostanie przyklepane rozporządzenie, które określi te wskaźniki i nie wiem, czy one będą logiczne, czy one nie będą logiczne. To jest dla mnie wskaźnikiem logicznym, tak? Że jak przechodzę sobie po tych etykietach, no to są skoki o mniej więcej równe wartości albo o rzędy wielkości. A nie może być tak, że wiesz, przeskakujesz między jedną klasą, na przykład między A a B i tu następuje mały skok, a za chwilę między C a D jakiś olbrzymi skok. No bo wtedy znowu to nie będzie oderwane od takiego prostego pojmowania, takiego odbioru, jaki jest przez konsumenta, który później ma skorzystać z tej etykiety. On po prostu musi wiedzieć, że jeżeli mam w klasie B, to ogrzewanie tego budynku kosztowałoby mnie będzie mniej niż jeżeli miałbym w klasie na przykład D albo E. I to musi wiedzieć, że jest to na przykład o 30% więcej, o 50% więcej. Jaka jest mniej więcej różnica? A do tego duża kampania informacyjna w różnych mediach, żeby dotrzeć do różnych grup społecznych. Po co to robimy? Właśnie po to robimy, żeby można było porównywać między sobą budynki pod kątem zużycia energii. Tak, no my też przy okazji naszego programu Energia i Budynek prezentowaliśmy ostatnio Państwu te propozycje nowych klas energetycznych. Są dwa zupełnie rozbieżne projekty. Ja się dowiedziałem od przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju, że prawdopodobnie wygra opcja trzecia, czyli coś pomiędzy jedną a drugą propozycją. Szanowni Państwo, jest to o tyle istotne, bo przypisanie klasy energetycznej dzisiaj do budynku to będzie również oznaczało swego rodzaju zaksięgowanie budynku w określonej klasie, a te nowe wszystkie znaki na niebie i nowe te rozmowy, które toczą się w Brukseli, mówią o tym, że generalnie współczesna termomodernizacja, ta cała moc, te wszystkie dofinansowania będą skoncentrowane na wskaźniku 15% tego najsłabszego zasobu budowlanego, jeśli chodzi o efektywność energetyczną. Więc załóżmy sobie, że zaksięgujemy dużą ilość budynków jako te najsłabsze i to na pewno będzie powiązane z finansowaniem z Unii. Tak? Czyli to też będzie, wydaje mi się, że tam też są swego rodzaju szachy w tym wszystkim, bo sytuacja jest jaka jest i wiadomo dziś, że po prostu te budynki najsłabsze będą najbardziej dotowane i one będą miały priorytet w tych najbliższych latach, jeśli chodzi o działania w zakresie termomodernizacji. Tak, to powiedziałeś, właśnie te budynki, które są, tak jak słyszeliśmy, tymi wampirami energetycznymi, ale także te zachęty finansowe, one mają być kierowane do najuboższych. I z tym chyba większość się zgodzi, że to najubożsi powinni być beneficjentami, czy największymi beneficjentami tych środków pomocowych, ale tutaj jest też duży znak zapytania, jak te środki będą kierowane. Bo to już też obserwujemy w programie Czyste Powietrze, w tej ścieżce 100% dofinansowania, no już użyję tego mocnego słowa, są patologie. Wiesz, jak czytam, że jakiś 18-latek bez dochodu wykonuje na koszt państwa, czyli na koszt podatnika 3 czy 5 remontów, no to nie jest sytuacja
korzystna dla społeczeństwa, tak powiem to ogładnie. I teraz, jeżeli wiesz, politycy wpadną na pomysł, że każdy problem, tym problem energetyczny, da się zasypać skończoną ilością pieniędzy, to się nie uda. Bo tu zawsze musi być po stronie beneficjenta współpłacenie. I to współpłacenie na takim poziomie istotności, żeby on dbał o to, żeby miał to dobrze wykonane, żeby miał to zrobione na sprzęcie wysokiej jakości, a nie liczył tylko na to, że skoro on ma 100% dotacji, to weźmie najtańszy sprzęt, a jeszcze liczy, co jest oczywiście niezgodne z prawem, liczy na to, że będzie miał jakiś cashback. Bo tutaj już nie będziemy udawać, jak się rozmawia w kuluarach z instalatorami, to też mówią, że takie propozycje od klientów słyszą. Więc też nie można zamknąć oczu i uznać, że wszyscy są uczciwi, jak mają 100% dotacji, to docenią i tego dopilnują jak swojego, bo tego nie dopilnują jak swojego. I to jest olbrzymie wyzwanie dla państwa, jak właśnie to identyfikować. Bo to jest jeszcze druga kwestia, którą pokazało Czyste Powietrze. Jak my będziemy identyfikować te osoby najuboższe? Bo to też jak rozmawiam z instalatorami, to bardzo często padają takie stwierdzenia, że w tych budynkach, które są wykonywane właśnie w ramach tego finansowania 100%, no nie widać biedy, tak powiem ogładnie. No, Polak potrafi. Wiesz, generalnie samochód bardzo drogi stoi przed tym domem. No widzisz, da się poznać, czy ten budynek, czy mieszkające tam osoby są biedne, czy nie są biedne. No bo to jeszcze, wiesz, pokutuje kwestia ujawniania tych dochodów. No i to też jest duże wyzwanie, szczególnie jeżeli wydatkujemy pieniądze publiczne, żeby one trafiały faktycznie do potrzebujących, a nie do tych, którzy są w stanie wykazać w zeszłym roku dochód na jakimś określonym poziomie, żeby, mówiąc kolokwialnie, załapać się na wyższy poziom dotacji. Ja bym wskazał jeszcze inne zagadnienie, inny problem. Ja ostatnio realizowałem trzecią edycję FMB, Forum Modernizacji w Budownictwie, na temat termomodernizacji budynków pod ochroną konserwatorską. I to jest, szanowni państwo, czysta kartka. My nie mamy żadnego modelu, algorytmu, jak mamy działać w tym zakresie. Myślę, że powiem to otwarcie, my do końca nie potrafimy zabrać się za termomodernizację, jak ja to mówię, budynków środka, które nie są zabytkami, ale są pod ochroną konserwatorską. Nie mamy dziś żadnych wytycznych w tym zakresie, które by jakby obowiązywały cały kraj. I my naprawdę... Co konserwator to pomysł. Dokładnie tak. Co konserwator to wszystkim też podejście do tematu. Tak? I tutaj, jak rozmawiam z konserwatorami, te podejścia są różne. I to w mojej ocenie wymaga natychmiastowego tutaj uregulowania, stworzenia pewnego modelu działania. Model, ale ja uważam, że to powinno nawet pójść głębiej. To powinno być rozporządzenie, które jasno określi, w jakich granicach porusza się konserwator, czego powinien wymagać, bo jeżeli gdzieś dajemy dowolność urzędnika, no to zawsze będziemy trafiać na liberalnego i ultrakonserwatywnego. A jednak jeżeli mamy tutaj, wiesz, mieć do czynienia z masową termomodernizacją, no to musimy zunifikować. Nie może być tak, że w jednym mieście czy na jednej dzielnicy utkniesz z remontami, albo jego koszty są horrendalne przez zalecenia konserwatora, a w innych miastach idzie to gładko, bo konserwator jest liberalny i chodzi mu o to, żeby zamknąć temat, a nie robić doktoratu na temat jakiejś zabudowy, która też jest, powiedzmy, średnio wartościowa z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego. Ale to jeszcze jeden temat bym poruszył, z którym trzeba bardzo uważać przy wszelkiego rodzaju dotacjach. To akurat przykład włoski nam dokładnie pokazał, że to będzie generowało olbrzymi popyt i pytanie, czy na tym podąży podaż. I istnieje ryzyko przy takim dużym strumieniu pieniędzy wywołania lokalnie hiperinflacji cen materiałów budowlanych. I to w konsekwencji odbija się na tych, którzy budują na przykład nowe budynki już bez dotacji, tych, którzy na przykład nie spełniają kryteriów tych dotacji, no i oni mierzą się z olbrzymim wzrostem kosztów, których często mogą nie być w stanie unieść. Więc te wszystkie programy muszą być dostosowane do tego, jak w stanie jest szybko reagować rynek. No, chociażby teraz na rynku budowlanym widzimy efektu kredytu 2%. Bardziej mogę się odnieść do Krakowa, bo tutaj te ceny bardziej obserwuję. No, wzrost jest kilkunastoprocentowy i to na przestrzeni kilku miesięcy. Właśnie przez to, że bardzo szybko wzrósł popyt przy ograniczonej podaży, no musiało się to tak skończyć. No tak, chyba wcześniej rozmawialiśmy, Bogdanie, o tym, że w tej termomodernizacji, w tej powszechnej termomodernizacji ten balans pomiędzy podażą, popytem jest jakby kluczowy.
My nie możemy gwałtownie pompować w rynek jakieś pieniądze. Po prostu to musi wszystko iść równolegle razem ze sobą. Świadomość społeczna, świadomość producentów, przepisy. To wszystko trzeba po prostu pogodzić. To nie jest prosta sprawa. Mamy nadzieję, że no ktoś znajdzie się mądry i zacznie to układać, bo to jest klucz jakby do sukcesu. To, co chcemy Państwu jeszcze powiedzieć, bo też to się gdzieś wcześniej przebijało, że podkreślamy, że te remonty nie będą obowiązkowe i też również państwa członkowskie podjęły decyzję, że nie będzie mowy o eksmisji ludzi, którzy na przykład nie chcą się zgodzić na remonty, bo też były takie pomysły, gdzieś tam się pojawiały w jakichś zapędy, tak. Co wiadomo było od samego początku, że nie jest to realne. Ja myślę, że dzisiaj te państwa członkowskie bardzo dobrze widzą, że muszą tą politykę w zakresie termomodernizacji ułożyć w taki sposób, aby to było po prostu akceptowalne przez społeczeństwo. I realne od strony takiej technicznej, budowlanej, całej logistyki, która się po prostu za tym kryje. Więc idzie to w dobrą stronę, jeżeli chodzi o sam kształt dyrektywy. Na pewno jej liberalizacja była oczekiwana przez większość krajów. Ja mam trochę wiesz, takie poczucie, że w Polsce EPBD też była mocno krytykowana, ale to tak mam wrażenie, że to właśnie za sprawą Włochów, Niemców i Francuzów ona będzie liberalizowana, a nie za sprawą też polskiego oburzenia. I to jest pytanie, czy my jesteśmy reprezentowani tam na odpowiednim poziomie. Czy nasz głos jest tam odpowiednio artykułowany, bo to wiesz, to też nie chodzi o to, żeby nagrywać filmy na YouTubie, pisać tam negatywne komentarze, ale chodzi o to, żeby, mówiąc szeroko, władze i decydenci, jeżeli się z tymi głosami krytycznymi zgadzają, no też interweniowali właśnie w Brukseli w tej sprawie. No niestety mam dla ciebie złe wieści. Otóż tam z trzech źródeł się dowiedziałem, że Polskę, jeśli chodzi o dyskusję o PBD, absolutnie nie reprezentuje nas nikt, kto miałby tam jakieś coś do powiedzenia. Po naszej stronie są oczywiście urzędnicy, którzy generalnie nie mają takich kompetencji, żeby podejmować jakieś takie twardsze decyzje. Niestety naszych interesów w ramach Unii Europejskiej, w ramach Brukseli, w ramach EPBD nikt nie pilnuje, Szanowni Państwo. I nie zdziwię się, jak za dwa lata ktoś nam powie, że znowu Niemcy, Francuzi nam coś narzucają. A tak nie jest, bo my dziś mamy idealny moment do tego, żeby się wypowiedzieć w tej kwestii. I my jako kraj, który ma ogromne potrzeby modernizacyjne, uważam, w mojej ocenie powinien mieć tam bardzo mocny głos w tej dyskusji. I nie wiem, dlaczego tak się nie dzieje. No ja tym bardziej na to nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale ogólnie mam takie wrażenie, że w wielu obszarach ta nasza obecność jest trochę mała. Może wynika to też z tego, że mało polskich urzędników jest ogólnie w Brukseli. I my w Polsce, ale pewnie też władze polskie zaczynają się interesować jakimiś dyrektywami, jak one są już na finiszu. A przecież też wiemy, jak to wygląda. Zanim taka dyrektywa nabierze takiego kształtu już prawa, nawet takiego prawa, które dopiero będzie głosowane, to są często lata wewnętrznych dyskusji, ustaleń. I po prostu trzeba w tej Brukseli być, trzeba być w tych kuluarach, gdzie często przed stworzeniem tego dokumentu jest on omawiany. Znaczy, też wydaje mi się, że wśród europarlamentarzystów z Polski, nie znam realiów, ale prawdopodobnie nikt się tak dobrze tym budownictwem tam nie zajmuje, bardziej się zajmujemy innymi kwestiami, co oczywiście są inne kwestie też istotne. Natomiast w momencie, kiedy byłyby dwie, trzy osoby merytoryczne, tak, które by miały jakieś pojęcie o tym, na czym polega to budownictwo, termomodernizacja, co z czego wynika, to wydaje mi się też byłoby łatwiej reprezentować nasze interesy na tych wszystkich spotkaniach. Czyżby, Jarku, to była taka podpowiedź przed eurowyborami w przyszłym roku? Ja, kto wie, czy nie powinniśmy również głosować na osoby znające się na budownictwie. Gdyby europarlamentarzyści deklarowali swoje kompetencje w danych dziedzinach, kto wie, czy nie moglibyśmy naprawdę zgromadzić godnej reprezentacji, która by od strony merytorycznej mogła nas dobrze reprezentować, bo czasami to mam wrażenie, że to wszystko polega, kto głośniej krzyczy, kto głośniej tupie skacze, a generalnie wszystko chodzi o to, żebyśmy również rozwiązywali takie kwestie właśnie społecznie wrażliwe, ale też oparte o jakąś taką wiedzę merytoryczną, której być może czasami brakuje. To, co chcemy Państwu jeszcze powiedzieć odnośnie tych wszystkich ustaleń, które były poruszane w połowie października w Brukseli, to to, że wraca temat śladu węglowego, tak, w przypadku nowych budynków.
Wszystkie nowe budynki będą musiały posiadać obliczenia współczynnika ocieplenia globalnego w całym cyklu życia od już roku 2030, czyli my wielokrotnie już też rozmawialiśmy w naszych mediach na temat śladu węglowego. My w Polsce zaczynamy dopiero tą naszą drogę, jeśli chodzi o ślad węglowy. Na kongresie Trendy 2023, 14-15 listopada, przypominamy, również będziemy na ten temat rozmawiali. W mojej ocenie ślad węglowy to będzie taki dosyć duży game changer również na rynku wśród producentów wyrobów budowlanych. Nie wiem, jak w Twojej dziedzinie grzewczo-instalacyjnej, ale podejrzewam, że również. Tylko, tutaj cały czas problem jest w szczegółach. I też pytanie, będzie musiał być policzony ten ślad węglowy. Pytanie, czy będą jakieś kryteria, powyżej którego ten nie będzie można dobrać danej technologii budowy z uwagi na zbyt wysoki ślad węglowy. No to też jest pytanie dość otwarte. Mam nadzieję, że go poruszysz na trendach. Tak, będziemy na ten temat rozmawiali. Będziemy rozmawiali, jak sobie radzą z tym producenci, jak sobie w ogóle radzimy właśnie od strony właśnie te tworzenia prawa w tym zakresie. Także 14-15 listopada, Kraków, Kongres Trendy. Po prostu nie można tam nie być, tak? Może zareklamujemy to nasze wydarzenie. Znaczy, ja ci mogę powiedzieć taką dygresję z mojej działki, bo wiele osób w Polsce uważa ten ślad węglowy za taką fanaberię i w ogóle się dziwi, że o tym dyskutujemy i tym się zajmujemy. Ale jak rozmawia się z przedsiębiorcami, którzy mają przedsiębiorstwa ponadlokalne albo nawet już takie ponadregionalne, gdzie sprzedają za granicę, to oni się bardzo z tym borykają. Wielu dużych ich kontrahentów wymaga od nich właśnie niskiego śladu węglowego. I ja mogę to powiedzieć bardziej z mojej działki, czyli energetycznej. Dlaczego tak mocno te firmy szukają kontraktów na zakup zielonej energii, czy mocno inwestują w fotowoltaikę, czy szukają właśnie jakiegoś PPA-a na farmie wiatrowej? No bo jeżeli oni nie obniżą tego śladu węglowego, no to kontrahent, na przykład z Niemiec czy z Francji, jest w stanie zrezygnować z ich produktów, no bo na jego lokalnym rynku on się musi też tym wykazać. Więc możemy się z tym nie zgadzać, ale faktycznie to realnie wpływa na naszą gospodarkę. No i naszą postawą nie zmienimy postawy Niemców, Francuzów i tak dalej. To znaczy, my w Polsce rzeczywiście możemy to odrzucać. Natomiast nie będziemy nigdy w takiej sytuacji konkurencyjni wobec zagranicznych rynków. Wydaje mi się, że dużo firm w Polsce produkujących ma zakusy na to, żeby eksportować. No to są często podwykonawcy, czy poddostawcy, bo to jest lepsze słowo, poddostawcy koncernów niemieckich, francuskich i tak dalej. To pokazuje chociażby wymiana gospodarcza Polski z Niemcami, która jest dla nas absolutnie kluczowa. I przypomnijmy również Państwu, że parametr śladu węglowego również będzie zawarty w nowym wzorze charakterystyki energetycznej budynku. Także ślad węglowy nas nie ominie, tylko że musimy to wszystko robić mądrze i również w połączeniu z pewną edukacją, z tłumaczeniem wszystkim uczestnikom rynku, po co to robimy, jakie korzyści z tego będziemy mieli wówczas, kiedy będziemy wiedzieli, że taka informacja jest, co możemy wywnioskować z tych parametrów. Jakie korzyści, ale nawet jak musimy się do tego dostosować z uwagi na zmieniające się regulacje, co też tej wiedzy często w firmach brakuje. Dokładnie. Szanowni Państwo, już tak zupełnie na koniec, omawiając te wszystkie nowe pomysły Unii Europejskiej na dyrektywę PBD, to chcemy również powiedzieć, że osoby, które są na tych spotkaniach, bardzo mocno podkreślają rolę doradztwa w zakresie modernizacji budynków. To będzie dziedzina, szanowni Państwo, sama w sobie. Bez tego termomodernizacja się nie powiedzie. My musimy dziś termomodernizację traktować jako proces. Musimy obsługiwać klientów w sposób kompleksowy, a powinniśmy to wszystko zacząć od doradztwa, od tego, że ktoś może przyjść do jakiegoś punktu, otrzymać bezpłatną poradę, który zostanie pokierowany dalej do audytora, do innych uczestników tego procesu. Jest to niezwykle kluczowe i już dzisiaj w Unii są nowe pomysły, aby komercjalizować to doradztwo w ten sposób, żeby tworzyć komercyjne punkty obsługi klienta, który by dostawałby bezpłatną poradę, natomiast oni z innego tytułu otrzymywaliby już te pieniądze na taką działalność. Także doradztwo będzie tutaj kluczowe i my tu w Polsce mamy tutaj bardzo wiele do zrobienia i bez tego po prostu sobie nie poradzimy. Tu masz rację i akurat taki widzę pozytyw w Polsce funkcja ekodoradców w gminach, która mimo pewnych wad spełnia swoją funkcję i faktycznie to jest taka osoba w gminie, do której można się udać, nawet jeżeli chce się wypełnić wniosek o czyste powietrze i posiadać jakąś
jakąś radę i to funkcjonuje. W mojej ocenie ten temat jest bardziej skomplikowany, bo przy budynkach, które były budowane w Polsce w różny sposób, przeróżny sposób, tam tych technologii będzie naprawdę mnóstwo. Żeby takie profesjonalne doradztwo funkcjonowało, to muszą być osoby, które mają szeroką wiedzę, taką często interdyscyplinarną, a takie osoby też trzeba dobrze wynagradzać, takie osoby trzeba zrekrutować, takie osoby trzeba zachęcić, żeby często z prywatnego biznesu, który dobrze potrafi płacić, przeszły do takiego doradztwa i chciały się tym zajmować. I tutaj też to jest takie duże wyzwanie dla osób, które będą to organizować, no bo to wiesz, to muszą być i środki, to musi być proces rekrutacyjny, nie jest łatwo o specjalistów na polskim rynku i tutaj liczę, chciałbym, bo nie wiem jak się zadzieje, ale jest to duże wyzwanie, żeby faktycznie takie osoby ściągnąć i takie profesjonalne doradztwo zrealizować, żeby wiesz, za chwilę nie było to tak, że jak w niektórych urzędach szuka się specjalisty od IT za najniższą krajową, no tutaj specjalisty nie będziemy mieć w takich kwotach. Tak, no to jest jakby kluczowe. Te kompetencje tych osób są kluczowe tutaj, ale też powiedzmy sobie jedno, że to nie jest łatwa dziedzina. Termomodernizacja to jest szerokie zagadnienie i też nie wymagamy od ludzi, żeby po prostu znali się na wszystkim. Kluczem tu też będą narzędzia, tak? Wyobraźmy sobie, że taki jako doradca, osoba, która udziela pewnych porad, dysponuje narzędziem zdigitalizowanym, który po wpisaniu pewnych danych potrafi nam wyrzucić pewne już wyniki, pewną drogę działania, tak? Uważam, że w tym jest kierunek. Świat się digitalizuje. Ale widzisz, właśnie, bo tu jest jakby dwa aspekty można oddzielić, bo do pewnych rzeczy można wykorzystać sztuczną inteligencję. Rzeczy, które są zautomatyzowane, tak jak na przykład pomoc w wypełnieniu wniosków, to już w dużej mierze nie ma sensu, żeby robił to człowiek, bo to można zdigitalizować w takim sensie, że jest algorytm, gdzie my nazywamy go sztuczną inteligencją, ale de facto jest to jakiś chatbot, który już może mieć nawet twarz człowieka, który po prostu będzie odpowiadał bardzo rzeczowo na pytanie i będzie w stanie ci taki wniosek przejrzeć, wypełnić i pomóc. Większy właśnie problem jest gdzieś w tym aspekcie technicznym, nie? Jak przychodzisz, masz budynek, który jest wykonany w takiej i takiej technologii, no i żeby doradzić komuś, jak przeprowadzić ten remont, co się bardziej opłaca, co się mniej opłaca, co jest w ogóle technicznie możliwe, co nie, no to już trochę trzeba mieć takiej wiedzy inżynieryjnej, takiej jak mają właśnie kierownicy budów, którzy mają dużo doświadczenia technicznego, którzy są już kilkanaście lat na rynku, niejedno widzieli, niejeden budynek widzieli i wiedzą o strony technicznej, co da się zrobić, co się nie da zrobić, co da się zrobić, ale to dużo kosztuje i są w stanie fachowo doradzić. Więc tutaj na pewno ten temat pewnie jeszcze nie raz będziemy omawiać i liczę na to, że te punkty doradztwa powstaną wcześniej niż wymogi w zakresie wykonywania tych remontów. Tak, jeśli Państwo macie jakieś propozycje w zakresie właśnie doradztwa, jak można to zorganizować, jak można usprawnić te działania, to proszę pisać w komentarzach. Ja powiem, że z mojego punktu widzenia obserwuję coraz więcej takich narzędzi w internecie, kalkulatorów do obliczenia właśnie tej termomodernizacji. To są coraz bardziej przejrzyste, coraz bardziej zaawansowane narzędzia, ale nie w sferze jakby wprowadzania danych, a w sferze jakby tego wyniku, który tam na końcu wyskakuje. Wydaje mi się, że to jest dziedzina, która rzeczywiście już niedługo sztuczna inteligencja się tym wszystkim zajmie, tak? I też o tym będziemy rozmawiali na Kongresie Trendy. Także to doradztwo, obsługa klienta, no, będzie tutaj kluczowa i dlatego też o tym mówimy przy okazji dyrektywy PBD, która no, tutaj również w tym zakresie ma coś do zrobienia. Tak, tak. Znaczy wiesz, no, tak jak w fotowoltaice są narzędzia takie, że tak naprawdę w oparciu de facto o zdjęcie dachu i lokalizację tego dachu, oprogramowanie jest w stanie rozplanować moduły, policzyć zysk energetyczny. Jestem w stanie sobie wyobrazić oprogramowanie takie, gdzie jeżeli sobie obfotografujesz budynek z zewnątrz, od razu będziesz miał wygenerowany budynek po termomodernizacji i będziesz mógł sobie od razu, będziesz miał informację, wymiana okien, to takie oszczędności, wymiana, taka grubość styropianu, takie oszczędności, wentylacja mechaniczna, takie oszczędności. Da się takie oprogramowanie zrobić i pewnie znając życie, to wcześniej zrobią to firmy,
prywatne, niż będzie to robione w ramach jakiegoś takiego państwowego narzędzia, z którego, który będzie dedykowany, ale czas pokaże, jak choć, to pójdzie. Choć Bogdanie dotknąłeś bardzo ważnej kwestii, ja uważam, że to narzędzie do właśnie tworzenia planu termomodernizacji, do tworzenia audytu powinno być jedno w chmurze, zdigitalizowane, z pełnym dostępem. W to powinien być wpięty w przyszłości ten paszport renowacji, o którym też się mówi. Wydaje mi się, że jedno narzędzie dla wszystkich z pełnym dostępem to jest klucz i myślę, że jest taka nasza rada dla tych nowych osób, które zajmą się budownictwem, bo przed nami zmiany i apelujemy właśnie o tym, aby się zająć przede wszystkim również tym, aby być jak najbardziej obecnym w tych rozmowach na temat tych kwestii związanych z efektywnością energetycznych, bo to w przypadku Polski jest niezwykle istotny temat i bardzo ważny pod każdym względem. Jest to dla nas coś, co może w przyszłości być kluczowe. Także zachęcamy do tego, aby się tym zająć. Dobrze, to chyba zmierzamy ku końcowi. Takie krótkie podsumowanie. Spodziewamy się, że dyrektywa zacznie obowiązywać w pierwszej połowie przyszłego roku. Straciła, tak jak powiedziałem na początku, te kły w postaci obowiązkowych remontów, więc idziemy w dobrym kierunku. Dzisiaj kończymy i zapraszamy Państwa do komentowania i do subskrybowania naszego kanału. Do widzenia.